Dzisiaj będzie filmik o Vedic Arcie w Łomży. Ostatnio pokazywałam Wam filmik właśnie odnośnie tej dziedziny. Dzisiaj po przejściu dwóch warsztatów Vedic Artu jestem w stanie mniej więcej powiedzieć Wam, co w moim życiu się zmieniło i jak powyższe warsztaty na mnie wpłynęły. Najlepiej będzie, jak opowiem Wam historię od samego początku, jak to wszystko wyglądało. W ogóle na pierwsze spotkanie z malarstwem intuicyjnym, z Vedic Artem, zaprosiła mnie Monika Szalążek-Pikulińska, która jest nauczycielką tejże oto dziedziny malarstwa intuicyjnego. Jak ona mnie do tego nakłoniła, jak ona mnie przekonała do tego? Słuchajcie, opowiadała mi przeróżnych historii, jak jej znajome zmieniły swoje życie, jak jej znajomym zaczęło przydarzać się różne dziwne rzeczy i potem to wszystko zostało powiązane z obrazami. Powiem Wam szczerze, że jestem taką osobą, która przede wszystkim jak nie spróbuje, to nie będzie wypowiadać się na żaden temat i w sumie ciekawość będzie mnie zżerała dotąd, aż w końcu to zrobię, aż w końcu sama tego spróbuję. Więc tak było właśnie w tym przypadku, że Monika opowiadała mi przy różnych historii, sytuacji. No i ja stwierdziłam, że muszę to spróbować, że muszę to zobaczyć. I tak naprawdę czysta ciekawość mnie do tego doprowadziła. I potem 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem, Monika zrobiła takie próbne spotkanie dla osób, które chciałyby się mniej więcej dowiedzieć, jak to wygląda. Więc ja sobie na to poszłam. Wzięłam ze sobą podobrazie, wzięłam ze sobą pędzle, farby, kupiłam w Jesku nawet. I sobie poszłam niczego nieświadoma na spotkanie z Vedic Artem próbne. Od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od tego, że na kartce papieru, nie odrywając ołówkiem, rysowaliśmy linie z zamkniętymi oczami. Tak i tak przez 5 minut. Nie można było wtedy przejechać ołówkiem poza kartkę i nie można było odrywać tego ołówka od kartki. Chodziło o to, żeby pobudzić kreatywną część mózgu. Więc po upływie tych wyznaczonych minut, tych 5-10 minut, przystąpiliśmy po prostu do malowania. I słuchajcie, ja byłam już tak zrelaksowana, że totalnie odpłynęłam. Przez 15 minut zrobiłam takie arcydzieło, mazy, zamazy, jakieś szlaczki, nie wiadomo, kropki, tu kropka, tam maz jakieś i to wszystko było po 15 minutach tak piękne, tak mi się to podobało. Ale sobie pomyślałam, kurczę, 15 minut, mieliśmy na to godzinę czasu, więc no chyba muszę zacząć jeszcze coś innego domalowywać. I tu zrobiłam błąd, bo gdybym wtedy już poddała się temu, swojej intuicji, moja intuicja mi podpowiadała, że to już jest idealne, że to mi się już totalnie podoba i już nic nie można w tym zmieniać. Ale moja logiczna część umysłu mówiła, kurczę, Iza, jeszcze godzina czasu, co ty będziesz robiła przez tą godzinę? Więc ja wzięłam kolejne farby, kolejny mas, trzeci, czwarty, piąty, szósty i w końcu po tej godzinie czasu, właściwie już po pół godzinach malowania, stwierdziłam, że już ten obraz jest tak do dupy, za przeproszeniem, że już po prostu nie da się nic z tego zrobić. I jeszcze więcej dokładałam i jeszcze więcej, mając nadzieję, że ciągle coś z tym zmienię. Jednak było cały czas gorzej. Więc teraz już wiem z tej perspektywy czasu, że jeżeli za pierwszym razem już coś mi się podoba, że jeżeli za pierwszym razem coś mi już wychodzi, no to zostaw to. Już więcej tego nie ruszaj. To już jest idealne takie, jaki jest. Jeżeli coś mi się nie podoba, to wtedy robię to dotąd, aż mi się będzie podobało. Ale jeżeli jest na odwrót, no to już to zostawiam. Wtedy tego nie wiedziałam i cały czas myślałam tą logiczną częścią mojego umysłu. No i niestety spaprałam całe arcydzieło, bo do tej pory nie potrafię namalować tego z powrotem. Po prostu nie pamiętam, jak to wyglądało już. Powiem Wam, że właśnie odnośnie jeszcze tego pierwszego spotkania, potem usiedliśmy sobie i oczywiście tego, z zasady tego się nie robi na warsztatach wedyjskich, ale my to zrobiliśmy, bo po prostu tak uważaliśmy. Zrobiliśmy sobie takie recenzje naszych obrazów. Każdy powiedział, co czuł podczas malowania tych obrazów i co one miały przedstawiać. I potem druga osoba na przykład odpowiadała, że ona na tym obrazie widzi cokolwiek innego niż na przykład ja o tym mówię. Więc fajna taka wymiana zdań, bo świadczyło to o tym, że to, co my mamy w sobie, niekoniecznie jest tak samo odbierane przez innych.
I fajna rzecz, która wtedy sprawiła, że totalnie zmieniłam zdanie o tym warsztacie, to zakończenie jego. Była z nami na tym spotkaniu Agnieszka Mogilińska-Zagłoba i słuchajcie, kim ona jest? Jest ona fenomenalnym opowiadaczem bajek. Słuchajcie, jej głos jest tak stoicki, tak przyjemny, po prostu rozpływa się w uszach, dosłownie. Opowiedziała nam bajkę o chłopcu i koniu. Dokładnie tej bajki już nie pamiętam, ale pamiętam ten głos i te świeczki dookoła i po prostu kazała nam zamknąć oczy, totalnie wczuć się w tą bajkę. No, powiem Wam coś naprawdę niesamowitego. Agnieszka na swoim fanpage'u nazywa się Blog Bajka, więc zapraszam Was. Możecie z nią się skontaktować po taką bajkę, naprawdę świetna rzecz, polecam. I to właśnie to dopięcie takiego, to taka esencja, taka wisienka na torcie ta bajka była, że wychodząc w ogóle z tamtego spotkania, ja czułam, że po prostu jestem tak pełna energii, tak pobudzona, taka zakręcona pozytywnie, że normalnie miałam ochotę wszystkie restauracje, wszystkie punkty gastronomiczne wtedy oblecieć i po prostu ze wszystkimi podpisywać umowy, ze wszystkimi po prostu współpracować na zasadzie lupre. I powiem Wam, po prostu taka byłam naładowana, że no konkretnie po prostu mnie rozwaliło to spotkanie, konkretnie mnie rozwaliło na łopatki. Ja byłam tak podekscytowana, tak zachwycona tym spotkaniem, że no po prostu w głowie się to nie mieści. No naprawdę coś niesamowitego. I już wtedy właśnie wiedziałam, że chcę koniecznie zrobić cały kurs tych warsztatów i choćby się waliło, choćby za przeproszeniem skały srały, jak to Magda mówi, muszę zrobić ten kurs, choćby nie wiem co. No i traf chciał, że akurat tak bardzo pragnęłam tego kursu, że szybciej przyszły mi pieniądze z odszkodowania pierwsza część. No i tak, za pierwszym zamachem od razu zapłaciłam za cały kurs i nie przejmowałam się tym, że to jest drogie, czy nie wiem, czy nie będę miała potem co do gara włożyć. Po prostu dla mnie liczyło się to, żeby teraz już zrobić ten kurs, bo ja po prostu muszę go zrobić. To było dla mnie najważniejsze. I co dalej? Tak więc zrobiłam pierwszy kurs i powiem Wam, jak on na mnie wpłynął już wtedy. Powiem Wam, że w ogóle nie spodziewałam się tego, co będzie na tych warsztatach. Chociaż byłam już na próbnym spotkaniu, to nie było całkiem to, co tak naprawdę się działo na tych warsztatach. Nie spodziewałam się, że mogłabym tak emocjonalnie do tego podejść i tak emocjonalnie to przechodzić. Na pierwszej części warsztatów, na tym pierwszym kursie, doznałam, można powiedzieć, takiego wielkiego, głębokiego oświecenia, obudzenia, jakkolwiek to się nazywa. Było to tak głębokie, było to bardziej głębokie niż sądziłam, że mogłabym to przejść w ogóle. I przechodząc głębiej w zasady, coraz bardziej emocjonalnie przechodziłam każdy etap, każdą część tych warsztatów. Powiem Wam, że największym takim doznaniem, jakie miałam podczas tego pierwszego warsztatu, był moment, kiedy przechodziłam zasadę, w której trzeba było namalować swoją przeszłość, przyszłość, teraźniejszość i swoją traumę. Po namalowaniu traumy przeszłości i zaczęło mi się robić niedobrze. Zaczęłam mieć zawroty głowy i pojawiały się nudności. Więc w tę pędę poleciałam do łazienki i słuchajcie, przesiedziałam tam godzinę i zasnęłam. Po prostu zasnęłam w ubikacji. Aż w końcu przyszła Monika i mnie obudziła. Gdyby nie ona, to bym pewnie spała z 2 godziny tam w tej toalecie. Wróciłam, byłam tak wykończona psychicznie, po prostu ja byłam wrakiem człowieka, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Wiedziałam tylko, że na pewno to nie jest przez malowanie. Jak to może być przez malowanie w ogóle? I wtedy pamiętam, że położyłam się i spałam 2 godziny, podczas gdy inni sobie malowali, ja spałam. Obudziłam się, czułam się jak nowonarodzona i stwierdziłam, dobra, mogę w końcu malować. Przecież to i tak nic takiego. Słuchajcie, zaczęłam malować tą teraźniejszość i po jakichś 5 minutach, 10, znowu zaczęło mi się robić niedobrze.
bo oczywiście wkręciłam się w to malowanie, zaczęłam od nowa sobie wyobrażać, co chcę przekazać na tym płótnie, na tym podobraziu. No i tak się wkręciłam, że znowu zaczęło mi się robić niedobrze. Znowu zaczęło mi się kręcić w głowie. Po prostu już wtedy słowa Moniki, które pamiętam do dzisiaj, ty przeżywasz swoje obrazy. Dopiero wtedy do mnie dotarło, kurczę, rzeczywiście. Ja właśnie akurat w tamtym momencie miałam zawroty głowy i wymioty, no i po prostu musiałam się zdrzemnąć, musiałam przespać swoje problemy. Co pierwsze warsztaty we mnie zmieniły? Słuchajcie, przechodząc właśnie coraz głębiej w każdą zasadę, w każdą dziedzinę WED, coraz bardziej odczuwałam, że coś zaczyna się dziać w mojej psychice, że zaczynam się bardziej otwierać na świat. Na pewno byłam też bardziej czujna, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie z obcymi osobami. Kiedyś było tak, że ślepo wierzyłam w to, co ludzie mówią i nie zastanawiałam się nad tym, w ogóle sobie myślałam, jak ludzie w ogóle mogą oszukiwać, skoro ja zawsze jestem szczera wobec ludzi, to jak ludzie w ogóle mogą oszukiwać? Teraz, rozmawiając z ludźmi obcymi, przyglądam się im bardziej i odczuwam to, kiedy jest jakiś tam przekręt w nich, kiedy próbują po prostu coś kręcić, kiedy są nieszczerzy. Widzę to po prostu, czuję, moja intuicja podpowiada mi, że zostaw tego człowieka i idź dalej. Na pewno byłam też w tamtym momencie, przechodząc każdy etap, stawałam się coraz bardziej pewna siebie, nawet w kontaktach z mężczyznami. Przede wszystkim poznałam wartość siebie, przez co myślę, że to też dodawało mi takiej pewności siebie. Wiedziałam, na co mnie stać, wiedziałam, do tej pory wiem po prostu, no, do tej pory już coraz bardziej to szlifuję. Po prostu wiem, jakie mam wartości, wiem, na co mnie stać, wiem, że stać mnie w życiu i że zasługuję na to, żeby mieć szczęśliwe życie. I że tak powiem brzydko, no, nie zadowalam się byle czym. Na pewno, tak jak zauważyliście podczas moich ostatnich filmików, stałam się też bardziej tolerancyjna i przestałam się interesować tym, co się dzieje dookoła mnie, jeżeli to nie dotyczy oczywiście mojej osoby. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu nie biorę tego do siebie, nie przyjmuję się czyimiś problemami, jeżeli wiem, że to i tak nie ma racji bytu, bo po prostu nagadam się i tylko tyle, że nawet to nie zostanie docenione, a wręcz przeciwnie, jeszcze potem wyjdę na najgorszą, więc po prostu przestałam się interesować tym, co się dzieje u kogoś. Ewentualnie mogę wysłuchać, bo wiem, że czasami to jest potrzebne, po prostu wysłuchać kogoś, jednak nie biorę tego do siebie, nie rozmyślam nad tym, nie denerwuję się, po prostu odkładam to na bok i to wychodzi mi na dobre. Nauczyłam się też, że problemy dnia codziennego najlepiej przeczekać, rozważyć to na spokojnie, po prostu najpierw przemyśleć to, co się dzieje i na chłodno to po prostu potem jakoś rozwiązać. Na pewno po tym pierwszym warsztacie zrozumiałam, że moim głównym problemem pójścia do przodu były moje traumy, moje przeżycia i to tak naprawdę mnie blokowało, bo cały czas się na nich skupiałam. Cały czas skupiałam się na tym, co było i to, co mnie przytłacza i to sprawiało, że ja nie patrzyłam naprzód. Wiedziałam, że następny dzień nadejdzie, ale nie skupiałam się na tym, jaki on będzie. Po prostu żyłam dniem codziennym, zamartwiając się tym, co było wcześniej, nie mając perspektyw na przyszłość. Po warsztatach właśnie wedyjskich zrozumiałam, że chcę studiować psychologię, to na pewno. Jednak nie wykluczam, że w przyszłości będę prowadzić jakiś biznes. I właśnie po tym pierwszym warsztacie zrozumiałam, że prowadzenie biznesu to jest to, co ja bym chciała robić w życiu. Niekoniecznie może to związane być z psychologią, aczkolwiek fajnie by było, gdyby tak było. Wiem, że po prostu... Wiem na pewno, że teraz moja przyszłość będzie opierać się na prowadzeniu swojego biznesu. Jednak uważam, że jestem jeszcze za
młodym ptakiem, by latać aż tak wysoko. Więc wolę się na razie doświadczyć, douczyć, wyedukować, wykorzystać te młode lata, które są przeznaczone na naukę życia i potem ewentualnie coś z tym zrobić, jednak mam bardzo dużo czasu i po prostu chcę to dobrze wykorzystać. Summa summarum, najważniejsze, że to, co najgorsze, dawno już za mną, a to, co najlepsze, zależy tylko i wyłącznie ode mnie, jak ja to wykorzystam. No i nie ma co się samemu oszukiwać przede wszystkim. Po tej mojej takiej wielkiej traumie potem już było coraz lepiej. Moje obrazy stały się coraz ładniejsze, coraz jaśniejsze, coraz bardziej pozytywnie patrzyłam na świat i zauważyłam, że moje życie powoli zaczyna się zmieniać ku dobremu. Uwierzcie mi lub nie, ale moja kreatywność po zakończeniu tego pierwszego warsztatu była tak wielka, tak kreatywna, że postanowiłam namalować na spontanie drzewo na ścianie z niebieskimi kwiatkami. Fakt, że przydałoby się wiele poprawek co do tego drzewa, no ale teraz już mam w ogóle inny plan na tą ścianę, więc chyba po prostu dam sobie ścianę. Drugi warsztat zaczął się miesiąc później. Przeszło w ogóle bez większych zmian. Myślę, że może dlatego, że to, co się działo we mnie najgłębiej, jak się dało, wyszło już podczas pierwszego warsztatu, a teraz to już teraz jest taka kwintesencja dopełnienia, zdobycia równowagi w życiu, wewnątrz siebie i wewnątrz swojego ducha. Po prostu to, co we mnie się działo, wyleczyłam to, a teraz następuje regeneracja organizmu. Powiem Wam, że Vedicard to w sumie nic innego jak taka kreatywna psychoterapia własnego siebie. Tyle, że nie gadacie obcej babie o swoich troskach, o swoich problemach, nie wypłakujecie się, a przelewacie swoje problemy i wszystko to, co wewnątrz Was siedzi, na płótno i po prostu pozbywacie się tego. Po prostu chodzi o to, żebyście sami sobie udowodnili, sami przed sobą, że jest źle i że trzeba sobie pomóc. Że trzeba z siebie to wyrzucić. Po co to w ogóle w sobie trzymać? Nie lepiej to wypełnić swoim szczęściem, swoimi marzeniami, swoimi celami? Po co trzymać w sobie problemy? Tylko zatruwają Wasz organizm. Miałam pewien problem i szukałam źródeł, które mogłyby mi pomóc wyjść z tego problemu. Żaden z nich mi nie pomógł, ani żaden psycholog, ani żadne tabletki. One nie przyniosły mi tak wielkiej wolności duchowej jak wedy. I myślę, że wedy mają bardzo dużo wspólnego z psychologią. Ja to nazywam psychologią kreatywną. Jeżeli czujecie chociaż jakąś iskierkę w sercu, że chcielibyście spróbować tego, zobaczyć jak to wpłynie na Wasze życie, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby spróbować. W Łomży zajmuje się tym Monika Szelążek-Pikulińska. Jeżeli chcecie, zapraszam na swój fanpage. Tam podam link Wam odnośnie kontaktu z Moniką i myślę, że to dobra przygoda ku nowemu życiu. Także kończąc swoje krótkie wypociny, chciałabym Wam przekazać Wam jedne takie starodawne powiedzenie, którego często używam. To Ty jesteś kowalem swojego losu. I albo zaczniesz kuć żelazo, póki gorące, albo odstawisz to na bok i poczekasz, aż inni zrobią to za Ciebie. Także tradycyjnie pozdrawiam kobietę.